Moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Tego jeszcze nie widzieliście. Niezwykłe miejsce, niezwykły gość i ciekawa potrawa, mam nadzieję. Niezwykłe miejsce, bo to miejsce obsługi podróżnych, czyli w skrócie MOP. Niezwykły gość, prawdziwy, tak jak prawdziwy stek z krwi i kości, kierowca tira. Kierowca tira, który jest nietuzinkowy, bowiem woził do Kanady paliwo do kopalni diamentów, przebył jako jeden z nielicznych lodowy szlak, a do tego wygląda uroczo. Oto mój kierowca tira, który mnie wyzwał. A w zasadzie sam się wyzwałem. Iwonka Blecharczyk, Trucking Girl, nasza polska Trucking Girl. Iwonka, co jest z tymi naleśnikami? Słyszałem, że robisz najlepsze. Robię najlepsze naleśniki w transporcie. W transporcie? Tak. Uważasz, że nie zrobię lepszych? Dokładnie. Bo jeszcze nie wiesz, jakie zrobię. Kurczę, na pewno nie będą lepsze od moich. Come on! Widziałeś moje? Widziałem. I to jest ta przewaga, którą zamierzam wykorzystać. Rzeczywiście zmierzymy się na naleśniki, kto robi lepsze. Ja zaproponuję swoją propozycję, ona swoją. Wy zdecydujecie, piszcie w komentarzach. Pokaż mi, gdzie to mam zrobić. No tutaj, w kabinie, na silniku. Lubię kabiny ciężarówki. Oh, really? Oh, yeah! Trucking girl! W kabinie jest dużo miejsca, moglibyśmy tutaj zrobić różne rzeczy, przygotować nawet obiad trzydaniowy. Myliłem się, nie jest tak dużo miejsca. Challenge, czas zacząć. Iwona, umówiliśmy się i przygotowaliśmy, jak widać, do tego, by pokazać wam to w absolutnie skróconej wersji, ale żeby zdradzić nieco od kuchni, jak wygląda życie w takiej kabinie, bo życie... No właśnie, jest łatwe i przyjemne, czy czasami trudne, nudne, no bo tu mieszkacie. Ech, życie w kabinie jest takie jak te naleśniki, wiesz, mieszanka wszystkiego. Jak sobie przygotujesz, tak masz. Może być słodko, może być zimno, może być słono, ale może naleśniki być za którymś razem się nudzą. No, ja jak jesz codziennie? Jazda czasami też się nudzi, ale przychodzi taki moment, że coś się zmienia. Jak się nudzi już za bardzo, to wtedy trzeba coś zmienić. Trzeba zmienić firmę, trzeba zmienić kierunki, trzeba zmienić żelastwo na inne. Ja wrócę do tego tematu, o który zahaczyłem na samym początku, w zapowiedzi, gdzie powiedziałem, że Iwonka woziła paliwo do kopalni diamentów w Kanadzie. Buda zadbana, więc wydaje mi się, że ktoś musiał na to parę kamieni sprzedać. W każdym bądź razie przejdźmy do naleśników. Moja droga, twój sekret. Nie wiem, obiecałaś mi, że zrobisz to dokładnie tak, jak robiłaś kiedyś. Na czym polega ta magia? Jedźmy. Wiesz, no, zależy, co tam masz pod łóżkiem. Ja pod łóżkiem na przykład mogę mieć słoik. Służy mi on właśnie do na przykład przygotowania ciasta na naleśniki. Mąka w słoiku i co? No i wiesz, jak mam mleko, akurat to widzisz mleko. Prosiłaś, jest mleko. Ile tego mleka mów? Nie wiem. Już? Jeszcze powiedz stop. Stop. Wodę, mamy wodę, tak? Woda? Woda gazowana, nie gazowana? Wodę zazwyczaj biorę do naleśników z bańki, a... Mówisz jak moja babcia. To zależy, gdzie po prostu nabiorę tej wody. To jest komplement. Moja babcia zawsze dokładnie tak samo mówiła. Babciu, ile się dodaje jajeczek do kopytek? No tak, wiesz. Jedno, dwa, zależy jak się kurki niosą. No. A, lodóweczka jest, no zgrabna. Przyjemnie. Zajrzyj, co na tu ma. Tutaj jakiś serek został ze śniadanka. Ja go wykorzystam. O, już mi ser zabiera. A szczypiorek też wezmę. Szyneczka, awokado, Ja światowa dziewczyna jestem. To sobie schowamy, bo na to znajdziemy sposób. Nie wiem, czy mam dać jedno jaje, czy dwa. Dobra, dam jedno. Jeszcze to musi mi starczyć do końca tygodnia. No właśnie. Widzicie, pragmatyzm przez nią przemawia. Troszkę soli, to widzę. No, skoro na słono, to tam... Tak, pieprzu, okej. Okay. Dałabym jeszcze, wiesz co, kminu rzymskiego. No jesteś gościem, przecież cię nie będę wysyłać po kminie rzymskiego. No dobra, ale, teraz... Ale możecie sobie wyobrazić, że jest tam jeszcze odrobina kminu rzymskiego. Uwielbiam kmin rzymski, to jest dobra przyprawa. Ja też. A widzisz, i teraz, to wiesz, jak to się mówi, nie? Shake it and keep it sexy. To chodzi jednak o to, żeby gotować z serduchem. Rozmawiałem z ludźmi, którzy cię doskonale znają, między innymi z twoją siostrą, i ona mówi, że ty gotujesz bardzo dobrze. Och, ja, oczywiście. Nie, ale na serio, tak powiedziała. To prawda, czy troszkę tak pod publiczkę mi tutaj ściemniała? To zależy, jeżeli mówiliście o jakichś biznesach, to mogła mnie akurat trochę sprzedawać dobrze, ale tak prywatnie to rzeczywiście, ja od dziecka gotuję. Czyli lubisz gotować? Lubię, bardzo lubię gotować. Teraz troszeczkę akurat też zmieniłam swoją taktykę.
żywienia się w trasie i znacznie uprościłam, bo już mi brakuje czasu, ale wcześniej, hopie, co ja miałam w tej złej ciężarówce? Co robiłaś takiego, co by mi nie przyszło do głowy, że można... Sushi robiłam w ciężarówce. Przecież ale miałam... Sushi? Tak. A gdzieś gotowałaś też sama? Tak. Jaka to jest filozofia? Okej, jest filozofia, ale dosyć często robiłam sushi, więc miałam to ogarnięte już. Rozumiem, że jak gdyby jest enklawa ludzi, którzy jeżdżą tirami, jak gdyby oni się znają, szanują. A czy zaprosiłabyś też takiego zwykłego kierowcę z osobówki? Jakbym na przykład stanął z boku i patrzę, że dziewczyna robi sushi na t-shirt, to mówię, może spróbuję. I... Jakbyś tak się patrzył i patrzył, no to bym powiedziała, no chodź, zjedź, jesteś w drodze, jesteś zdrożony, gościu, zjedz. To można wtedy. Można. Coś, za czym tęsknisz po podróży, tak, że wjeżdżasz, wiesz, że masz jeszcze 10 kilosków do bazy czy do domu, pierwsza myśl o ukochanym obiedzie to? Rosół od mamy. Tak? Rosół, tak. Absolutnie, bo ja mam takich kochanych rodziców. Moi rodzice mieszkają na wsi, mają swoje, są już na emeryturze, więc mają swoje kurki, jajeczka. Czyli no takie swoje kurce. A tak, oczywiście. I jeszcze do tego robiony makaron, bo u mnie to jest tak. Tata stawia rosół nad ranem, tak, w niedzielę. Mama później dodaje warzywa, jak się pogotuje. Później tata przygotowuje ciasto na makaron i później kroi też, a mama gotuje. I czasami jest tak, że ja o 5 nad ranem, wiesz, potrafię przyjechać do domu z trasy, to ten rosół jest i świeży makaron i wszystko jest świeże i ja przychodzę taka, wiesz, po 30 godzinach bez spania i przyjeżdżam, a tam taki rosół stoi pyszny. Rosół robi robotę, każdy ma taki ulubiony obiad, a w szczególności, jeżeli jest to obiad mamy albo babci, bo za tym tęsknimy. Smaki dzieciństwa, pamiętajcie o tym, bo wielokrotnie o tym mówię. Wierzysz w cuda? Wierzę. Naprawdę? No. Bo ja potrafię stwarzać, robić cuda. Jakie? Patrz. Nie widzę. Chcesz mielony, czy chcesz w ziarenkach kminy rzymskiej? Mielony. Proszę bardzo. Wow. Mówisz i masz. Jak to pięknie pachnie. Dobra, to jeszcze... Teraz to bym jeszcze chili dosypała, wiesz, płatków chili. Mam taką łyżkę, ale nie, zauważam jeden problem, że ona... Znaczy, nie przewidziałem pewnej rzeczy. Nie mam co takimi rzeczami. Pierwsza próba. O, a to ciasto powinno postać tak naprawdę, ale ja wiem, że ty jesteś taki... I widzicie, i to jest jedna z tych rzeczy, o której warto pamiętać. Ciasto moja mama zawsze mówiła, że ciasto musi odpocząć. Brawo. Pozdrów mamę. Pozdrawiam. Jak ma na imię? Łucja. Pani Łucjo, absolutnie pozdrawiam i troszkę jestem niestety zawiedziony, że od razu nie odkryła wszystkich kart Iwona przede mną, bo jak się okazuje, przekazała jej pani całą tajemną wiedzę na temat robienia naleśników. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć, zanim o Kanadzie, jeszcze jedna rzecz, którą mówiłaś mi poza kamerą. Jeżeli nie chcesz, nie mów o tym, ale kiedyś to życie wasze, kierowców, kiedyś wyglądało, mówiłaś, z sentymentem, aż ci się łezka zakręciła wokół. Oj, tak mi się ciekło inaczej tutaj. I lepiej. Mówię o tych przyjęciach, które sobie robiliście na wspólnym parkingu, wspólnych przyjęciach. Dawniej jednak to kwitło życie takie społeczne, socjalne, na parkingach kierowcy wychodzili, razem gotowali. Zawsze na parkingu znalazł się taki kierowca, który był, wiesz, dobrym kucharzem. Aha. I tam wszyscy po prostu znosili do niego składniki, on zawsze coś gotował. Więc no, opowiadałam ci, że mój kumpel z teamu kilka lat temu właśnie mieliśmy przestój, to go zgotował po pierwsze żur, absolutnie wszystko od podstaw sam zrobił, zakwas miał kupiony. I do tego na drugie danie, pamiętam, zrobił kluski śląskie. I do tego, że żeberka były takie, wiesz, duszone kilka godzin. Ale wiesz co, to jest dowód na to, moi drodzy, że... O, to było. No. Wiesz co, taki ten gaz łopatką. Trochę większy. Większy? Budynek. Proszę bardzo, tak. To jest dowód na to, że tak naprawdę rzeczywiście ludzie, niezależnie od tego, gdzie są, co robią, nie odmawiają sobie tej przyjemności i tylko złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, bo nie ma znaczenia gdzie, ale człowiek kocha jedzenie albo kocha życie i chce z tego życia czerpać garściami, no to jedzenie jest jedną z fundamentalnych rzeczy, moim zdaniem, która daje absolutnie prawdziwą przyjemność. Powiedz, kiedy jest gotowy, jak gdzieś tu mam talerz. Ale w ogóle co ja do niego mam dać? A co chcesz? Nie no, damy ser, damy szynkę. Został ci ze... Nie, z serem i z szynką nie możesz zrobić, bo ja ci zrobię taki. To z czym ją zrobić? Sam serem? Z awokado. No dobra, z awokado. Dawaj. A ci też pokażę, co ja z awokado potrafię robić. O, pokaż. Czy mam posypać serem? Tak, poproszę. Nóż oczywiście jest za gruby. I tutaj... To tak odnośnie tej baletnicy, wiesz? Ja tylko się chcę popisać, wiesz? To nie no, ale słuchaj,
ja bym chciał rzeczywiście spróbować czegoś, co będzie absolutnie z twojej ręki, bo chcę się przekonać, że to, o czym mi wszyscy mówili, czyli o tych naleśnikach, że robisz doskonałe, perfekcyjne, i to nie jest opinia tylko tych, którzy oglądają Iwonki kanał na YouTubie, bo warto tam wejść, zajrzeć i poglądać. Tam mnóstwo ciekawych przygód i zdjęć, chociażby z podróży właśnie po Kanadzie, która no właśnie była taką jedną z najlepszych. Naprawdę wiesz, się popisujesz. Chcę ci zaimponować, no, o krasie zaimponowałam. Awokado miało być dla mnie. Ja przyniosłem awokado. A podzieliłbyś się ze mną tą limonką, proszę? Tak, tak. A, limonka. W kieszeni ją masz, ja wiem, co ty z nią zrobiłeś. No to jest twoja limonka. Skitrałeś ją sobie gdzieś tam. Dobra, no już. Gościowi się nie... Ale trochę mi zostaw. Trochę, ja sobie tylko trochę. Wiesz, tak, żeby już mi to nie ściemniało. Chyba tak... mi już nie jest potrzebna. A idź, tak tylko trochę, wiesz, co z tym chili? A! Właśnie, żeby nie było, że tutaj się jakoś zabezpieczam, że chcę koniecznie wygrać. Nie, mi nie chodzi o wygraną. Z Iwonką przegrać to jak wygrać. Już na tym etapie mogę to powiedzieć, bo widzę, co się dzieje. I postanowiłem jej znowu pomóc, żeby jakoś się z tego tłumaczyć, z tej porażki. Zazwyczaj spada z nieba wszystko, a tutaj rośnie nam od dołu. Proszę. Gracias. No nie wiem, zrobię taką niespodziankę w środku. To będzie ostre. Ty mówiłeś, że lubisz ostre rzeczy, więc ja ci pokażę. Robimy to tak. Robimy to tak. I wtedy zrobimy to tak. Ale wiesz co, według mnie to jest strasznie biedne i kierowcy nie mogą jeść takiego biednego, więc... Jeszcze jajko sadzone zrobię, bo przecież to jest wszystko głodne. To tak nie można sobie w trasie robić, sobie kastować jedzenia. Nie rób jajka sadzonego, bo ja robię tam z jajkiem. Wkładaj to z powrotem. No dobra, to ci dam jakieś fory. Przekładamy. No teraz mamy tu. Do tego dodamy jeszcze co? Kilka takich cebuszków. Ja myślę, że. A no dobra, nie jak będzie. Ty jesz tak w trasie i tak sobie gotujesz w trasie, to połowa Polski teraz jest załamana swoim stylem żywienia. Gotując w swoich wypasionych kuchniach, na wypasionych palnikach, na marmurowym blacie albo drewnianym blacie. A tutaj w kabince, na jednej patelence, wykorzystując li tylko słoik. I powinni być zawstydzeni, wiesz? Prawda? Powinni być zawstydzeni, tak. Bo mają takie luksusowe warunki. Tak. Mają wodę bieżącą. Ja wiesz, się też będę wstydził, więc wiesz, jak my kierowcy musimy oszczędzać wodę. Oliwa. Ale tak ładnie będzie wyglądać, nie? O, popatrz, jak ładna oliwa. Ja lubię oliwę, wiesz? Więc proszę, nic lepszego dzisiaj nie wymyślę, taki dzień. Czy to jest inspiracja twoja z podróży do Kanady? Nie, to nie. Jest inspiracja pod wpływem chwili. Pod wpływem tego, co mam w lodówce, po prostu tak wyszło. Inspiracja spotkań z okrasą. Tak się, moi tak. Drodzy, kończą. Okrasiłam jak widać, to oliwą. Jak widać, kończą się niestety doskonale wyglądającą potrawą, prawdopodobnie doskonale smakującą, która musi stanąć w szranki z tym, co ja zrobię. To nie jest uczciwe. Zrobiłaś ładne danie i teraz o. Nie wiem, jak to się skończy, ale stwierdziłem, że już w ogóle nie będę udawał, w ogóle nie ma co się starać, bo i tak... Na szczęście namówiłem Iwonkę, żeby nie używała ani jajka, ani szynki, bo to, co zaplanowałem, żeby jej zrobić, z jej ulubionych naleśników i żeby stanąć do boju, do challenge'u, jest z góry przegrane. Ale już teraz wiesz, albo nie wiesz, ale właśnie dlatego ci przyczepiłem buteleczkę do kołpaka, bo moje ciasto też jest wymieszane. To taki inny sposób, sposób, który sprzedał mi kolega Janczar. Janczarku, serdeczne dzięki, działa, jak się okazuje. Maniak robienia naleśników. Też lubi naleśniki, ale miesza je właśnie w taki sposób. Z tym, że moje ciasto, jak widzisz, jest troszkę różne. Takie niegładkie w sensie mąki, bo ty używałaś mąki pszennej, z tego co widziałem, a ja mam tutaj mąkę pszenną z gryczaną. A, idę w jakość. No idę ty cwaniaku. Troszkę a mąki. A jeszcze ci ciasto poleżało. Naleśniki po ta i poleżało i odpoczęło. Ja nie wiem, kto tu ma fory, nie wiem. Naleśniki po brytońsku, kochani. Słynące z tego, że są właśnie z mąką gryczaną, którą to moim zdaniem powinniśmy wrzucić do naszego codziennego menu, a być może do naleśników. No. Ale wiesz, to jakiś świetny motyw, bo popatrz, że takie ciasto może ci stać jakieś 2 dni w lodówce, prawda? Może. Więc możesz część wykorzystać i później zmieścisz na śniadanie sobie tylko zrobić. O, oczywiście, spokojnie, nie? Wyjmij mi jedno jajo, proszę. Wyjmij mi ten ser, jeżeli go mogę użyć. Oczywiście. To wyjmij ten ser, ja go wykorzystam. Czym chata bogata. Tą szyneczkę, proszę. Szyneczkę też. No, nie. O. Co, ja nie będę kroił, może ty posiekasz, co? Posiekasz mi? Pomożesz? No mogę, mogę, no mogę, no. Jeden plaster na 4 ten. Tak, Szymon. A, na 4, tak? Na 4, tak wzdłuż, takie grube, na pół i później te 2 na pół, nie? Dobra. Patelnia nagrzana. I mam co tutaj ci rzucić to? Nie. Ciasto na patelnię i rozsmarowujemy, a chciałbym, żebyś w międzyczasie, jak ten naleśnik będzie się gryczany, tutaj ładnie smażył i pachniał, i cię nęcił, i powodował, że dreszczyk emocji przejdzie po twoich plecach. Oczywiście, bo będziesz czuła,
że rychło zbliża się koniec perfekcyjnego naleśnika twojego, bo ten... No patrz. Nie mam wyczucia, chochelką zawsze nalewam z butelki. Zabierać. Błagam, zmontujmy ten materiał tak, że to wyszło za pierwszym razem i ładnie. Ale wiesz co, w trasie naprawdę odkryłam takie połączenia dziwne składników ze sobą, że dane połączenie powstawało tylko i wyłącznie na skutek tego, że lodówka już była pusta i miałam dosłownie 2-3 składniki i tylko po prostu przyprawy jakieś fajne. Ale wtedy ta kreacja się włącza. Jezu, jakie dobre rzeczy wychodziły. Rzeczy, które w ogóle nigdy w życiu bym ze sobą nie połączyła, a się okazywało, że wow. Ty wspominałaś mi, to było w Kanadzie, na tym lodowym szlaku, tak? Ale co? O tym połączeniu brokułów. Tak. To tam było? Tak, tak. Opowiedz tak, o tym, bo to jest, moi drodzy, ciekawe. Ja wiele rzeczy potrafię sobie wyobrazić, szynka do lodówki, ale tego połączenia, o którym Iwonka wspomniała, gdzie to dokładnie było, pamiętasz? Tak, to było w obozie Lockhart, na środku właśnie lodowego szlaku. Tam była taka stołówka z szefami kuchni, którzy non-stop gotowali dla kierowców, non-stop można było zjeść coś gorącego i tam właśnie między innymi jedną z surówek, sałatek, które można było sobie zjeść, był surowy brokuł. Słuchajcie uważnie, słuchajcie uważnie, to nie są żarty, to jest prawda. Tak. Różyczki surowego brokuła, tak. Do tego ćwiarteczki mandarynki, tylko ubrane ze skórki. I teraz słuchajcie, bo to jeszcze jesteście sobie pewnie w stanie wyobrazić i ja też. Mandarynka, brokuł, nawet że surowy, okej. Okay. I? Zalane jogurtem truskawkowym i kawałki truskawek surowych. Wiesz co, i to było bardzo dobre. Mówi, że to było dobre. No, to było bardzo dobre, to było bardzo zaskakujące. W ogóle surowy brokuł, ja na przykład jogurt uwielbiam. Słodki? No tak, taki typowy truskawkowy, wiesz, normalny jogurt. Więc niesamowite, ale naprawdę bardzo mi to smakowało. I to jest też dowód na to, że nie wolno, absolutnie nie wolno odrzucać żadnych pomysłów, krytykować, ponieważ może się okazać, że coś ważnego nas w życiu minie. Słuchaj, przypiekłem tego naleśnika, ale tylko delikatnie z drugiej strony i teraz zrobię dokładnie to samo, co ty. Serek jako czynnik, który to ładnie zlepi. A nie, wróć, gdzie jest serek? Gdzie serek? Jeszcze serek, nie, jeszcze serek, nie, jeszcze serek, nie. Zabierz mi serek. Dawaj mi to jajo. Tu? Tak, tak. Do środka? Tak. Ouu, to mnie zaskoczyłeś. Ja to bym na wierzchu dała. Aha. Czekaj, bo mi się brzydko zrobiło. Tylko na środek! Łap! To poziomuj szybko, łap! Aha. Białeczko trzeba rozsmarować. Ale tak, żeby żółteczko... O, teraz będzie przyjemnie. I teraz musimy poczekać, dosłownie chwilę. Wiesz co, ale właśnie ja założyłam... Sól, pieprz. No. W trasie, co jest bardzo ważne dla kierowców, bo wydaje mi się, że kierowcy dosyć często nie wiedzą, a kierowcy, większość kierowców jeżdżących po Europie sami sobie gotuje. Mhm. Ale właśnie ważne jest to, żeby do posiłku dodawać sobie różne składniki, przeróżne. To później, dużo, dużo później stajemy się głodni. A jednak kierowcy, gdy się nudzą już za kierownicą, gdy jakoś tam bierze ich senność, to mają to do siebie, że sięgają po coś do jedzenia. Dobra, dawaj szynkę. Szynka. Jedziemy z szynką, jedziemy z serem i teraz możecie to zrobić absolutnie na różne sposoby. Wydaje mi się, że najprościej jest tak, cyk i na krzyż, jedziemy. I teraz dopiero duża ilość serka. Nie, to nic, jak się przypiecze nawet lepiej, bo ten przypieczony naleśniczek będzie smakował dużo przyjemniej. I teraz tak, to odstawiam. Chcesz się pokroić? Poproszę szczypiorek, czyli nie, żeby nie było, że dosłownie cię kopiuję. No i teraz rzecz absolutnie konieczna, czyli trzeba ten naleśniczek ładnie złożyć. Zakładając mu brzegi do środeczka, cyk. I następna. Ale to będzie ładne. I teraz, droga Iwona, trzeba poczekać tylko chwilę, żeby się serek ładnie tam zaczął przyjemnie rozpuszczać. O Jezu. Jajeczko, żółteczko zostaje cały czas płynne. Oh, będziemy... Ale nie, powiedz szczerze, podoba jest się. Jest to genialne. A będziesz robiła? No pewnie. Ale jeszcze tu jeszcze takie cuda świata nam opakuje, wiesz. Ale co tu brakuje jeszcze? No jakie cuda? To co, przekładamy? Tak jest. Poproszę szczypiorek. Jak? Jak chcesz. Poczekaj, zróbmy to tak. Wiesz, o czym mówię? A, to... Przepraszam, brzydko wyszło przez to, ale... Jest okej. Okay. To co, jeszcze może troszkę czerwonego dajmy. No, tak myślę. Tak. Jednak się pokuszę i dosłownie na samym końcu żółteczko, Jezu. Kminem, tak żeby jak się rozpuści, jak się rozkroi, jak się zacznie rozlewać, żeby tym kminem zaczęło pachnieć. Planowałem awokado, ale ponieważ ty dałaś awokado, więc ja awokado nie dodaję. Macie dwie opcje, na te dwie opcje możecie głosować. I teraz prawdopodobnie zastanawiacie się, co zrobić. Na pewno trzeba dać swoją opinię w komentarzach. Napiszcie, która z tych wersji wam się bardziej podoba. Zaraz wam je pokażę, ale ty jesteś nam winna opowieść o diamentach. Przywiozłaś czy nie?
zależy, jak na to patrzeć, wiesz, bo przywiozłam dużo elementów w głowie, ale nie. Wspomnień. Nie, absolutnie zdjęć. Nie. Nigdy w życiu nawet nie widziałam diamentów na oczy. Zresztą one podobno takie, zanim są szlifowane i tak dalej, to nawet nie jesteś w stanie zobaczyć, czy to jest diament, czy nie. Zresztą tylko jakiś tam niski procent jest tych takich diamentów, które trafia rzeczywiście do branży biżuteryjnej. No i teraz odwlekana przeze mnie chwila oceny. Pamiętajcie, w komentarzach trzeba napisać, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie, subskrybuję, bo takie chwile zdarzają się bardzo rzadko na tym kanale. A jak naciśniecie, to wtedy was to nie minie. Kwitnie. I się obraca. Jak mam wszyscy widzieli, to chciałbym, żebyś spróbowała. Chciałbym, żebyś pokazała koledze, który siedzi za tobą, jak ładnie to żółteczko się rozciąga. Cześć. No w końcu się przebije samo. No cześć. Popatrz, Karol. Jakie piękne żółtko. I teraz każdy kawałeczek naleśnika unurzać w tymże sosie. Gruby naleśnik dla prawdziwego faceta. A mówisz, że lubisz ostre? Mówisz o czymś innym? Kurczę, w życiu bym na to nie wpadła, wiesz? Klasyka. To naprawdę muszę ci powiedzieć, że troszkę ją tylko zmieniliśmy, ale jeśli chodzi o, po pierwsze, mąka, czyli gryczana z pszenną i druga rzecz to jajeczko. I widać od razu... Jest doskonały, zobacz. Tak? Ja zarobiłem już więcej. Myślę, że rozwaliłaś system tą rozetką. Naleśnik dobry, wspaniały, pikantny. Ale jak wszyscy zobaczyli tę rozetkę, bankowo przegrałem. No ale napiszcie, co sądzicie. Słuchajcie, koniecznie musicie subskrybować ten kanał, ponieważ można się tutaj dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy. I dobrze zjeść. Widzicie? Zawsze się można czegoś nowego nauczyć, czegoś prostego, co podnosi naszą jakość życia. Dajcie znać, bo o to chodzi, która z tych potraw wam... kto powinien wygrać? Po prostu wy to ocencie. To wszystko jest w waszych rękach.